Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Last of Us. W poprzednim odcinku, słuchajcie, no, porwali nam Ellie, banda mieszkańców kanibali, chociaż przypomina mi się, kurczę, w serii, no to jest ten błąd, teraz tak zdaję z tego sprawę i będę musiał wziąć to też pod uwagę, jakby oceniając tą grę, na samym końcu już jak przejdziemy, słuchajcie, że po prostu no, obejrzałem ten serial. Obejrzałem najpierw serial, no nie oglądając w ogóle, wiadomo, tak jak już mówiłem wcześniej, serię z The Last of Us w gry u jakiegoś youtubera. Po prostu obejrzałem serial w telewizji i mniej więcej, słuchajcie, pokrywa się mniej więcej, nie jest totalnie stuprocentowe pokrycie w grze, to znaczy fabuła, wiadomo, główny wątek, ta podróż do świetlików, to, że teraz właśnie Ellie została porwana, to, że właśnie nawet Joel, tak, który został zraniony dosyć mocno i po prostu Ellie musiała się nim opiekować, dostarczając właśnie mu tam antybiotyki, i to właśnie wtedy też w serialu spotkała. Ale no nie chcę też, kurczę, komentować tego serialu, bo może ktoś też z was nie oglądał. Chociaż wątpię, ale może ktoś nie oglądał. No ale mniej więcej pokrywa się, tak w 80% nawet bym powiedział, pokrywa się serial z grą. Więc po prostu no mniej więcej ten zarys, co... co może spotkać w grze Joela, no taki jakiś tam zarys tego miałem. Ale no, gra się świetnie. No i właśnie, no i będę musiał też pamiętać, żeby zasiadając do jakiejkolwiek gry, która miała już swój debiut na dużym ekranie, czyli telewizyjnym, czy tam kinowym, to lepiej poczekać i najpierw przegrać tą grę, rozegrać grę i przejść nią i dopiero potem zasiąść do serialu, czy też filmu opartego na grze. Dobra, słuchajcie, to co? Lecimy dalej. W poprzednim odcinku Joel, tak, Joel tutaj przybiega, no, nadchodzi z pomocą, dowiedziawszy się od zbirów, którzy na niego polowali, gdzie mniej więcej tutaj no, Ellie może się znajdować, gdzie ją porwali, w które miejsce. No i, a Ellie, słuchajcie, no Ellie, no właśnie, Ellie bawiła się, no powiedzmy, bawiła się w cudzysłowie w chowanego właśnie z tym nadwornym szefem chyba całego tego miasteczka. Nie pamiętam, Daniela, chyba Daniel, tak się nazywał, mniejsza o to. W każdym bądź razie tam mu troszeczkę wpierdziel zrobiła. Dobra, lecimy, słuchajcie, co tutaj mamy. Aha, no tutaj to mieliśmy jeszcze z poprzedniego odcinka, ja nie pamiętam zbytnio, bo tutaj są tak dużo. To są, ciekawe co to są, czy to mi się podoba. To jest chyba żarcie, nie? Bo nie wiem, tutaj, tylko no nie wiem, nie wiem co to może być. Nie wiem co to może być. Ale dobra, w każdym razie Joel to wziął. Czy my biegamy, czy możemy? Dobra, tylko teraz gdzie iść? Gdzie tu iść? Aha, o kurde. Czekajcie. A, no właśnie. No to już się... To już się wydało. Czyja to waga, czyje to... No ładnie. No tak. No tak. No tutaj nic. No. Czekajcie, czy możemy... Lampkę, no właśnie. Masakra. Masakra. Z tego co tak wiem i kojarzę, bo czytałem też o tym kiedyś, że słuchajcie, ludzie, to znaczy natura tak zrobiła z ludzi takie, no,
stworzenia, no nie wiem, organizmy, może tak bardziej bym stworzenia, no organizmy, że człowiek zjadając drugiego człowieka, czyli tego samego jakby no gatunku, no nie zwierzę, ale tego samego gatunku, czyli człowieka, nie mówię tu o kolorze skóry, to człowieka, po prostu człowieka, prędzej czy później muszę ją znaleźć. Zachoruje. Muszę ją znaleźć. Organizm się broni po prostu przed tym i zachoruje. Także nie warto. I to będą ponoć no, takie bóle i cierpienie, że lepiej tego nie robić. Nie? Ja rozumiem, że... no, ale to z niewiedzy, nie? Z niewiedzy też. Były przecież przypadki, tak czy siak, czy podczas II wojny światowej, czy tam no, różnych wojen, gdzie naprawdę tego jedzenia nie było. Czy nawet ta słynna katastrofa w górach, nie pamiętam, w Andach? Nie pamiętam, gdzie to się wydarzyło, gdzie po prostu tam... już nawet film był nawet o tym, wiadomo, gdzie drużyna, już nie pamiętam, czy piłkarska, czy futbolowa, czy hokejowa, jednej z reprezentacji kraju, chyba Stanów albo Kanady, no rozbiła się gdzieś w górach wysoko, gdzie po prostu śnieg był, no i tam sporo, no, znaczy trochę ludzi tam, no, znaczy się, no, przeżyło ten wypadek, ale no, po pomoc było ciężko, bo oni tam i z kursu chyba zeszli, czy coś. Już dawno nie oglądałem, znaczy, już dawno oglądałem ten film, także wybaczcie mi, że tak po prostu, no, gadam, jak gadam. I co, no i też musieli, słuchajcie, jeść swoich, nie? Zanim pomoc nadeszła. Dobra. No nie mieli co jeść. Rzeźnika na rogu. Aha, witamy u rzeźnika na rogu. Najlepsze mięso tylko u nas. No, akurat ta reklama nie tyczy się chyba dnia dzisiejszego, nie? Właśnie. Masakra. Dobra, tutaj jest wyjście. Tu chyba nic nie będzie. Dobra. O, i właśnie Eli. Tutaj się coś kopci, słuchajcie. O kurde. Wstawaj, Eli. Wstawaj! O kurde. Eli! Jej. On jeszcze żyje. Łap coś. O kurde. No dawaj. Dawaj, Eli, dawaj. Złapie chyba ją. Będziemy musieli pewnie coś wciskać. Na bank. Kurde, Eli, nie możesz stać na nóżki? Please, please. Kurde! Wiem, że masz zapał. Spokojnie, możesz się poddać. No, na pewno. Nie ma w tym nic złego. Nie w twoim stylu, tak? Aha, czyli mogłem co? O kurde. Możesz spróbować błagać. Pierdol się. Myślisz, że mnie znasz? A? Coś ci powiem. Nie masz pojęcia. Sięgnij. Już. Już. Pa! Bach. O kurde. Ej! O kurde. Przestań. Nie, popatrz. Tu ja jestem. Jestem. Spójrz. Jestem. O kurde. To jest jedyna osoba, którą by Eli chciałaby widzieć, wiecie? To jest jedyna osoba. Na tym świecie nawet, powiedziawszy szczerze. Którą by pierwszą chciała zobaczyć po takiej traumie. Widzicie, ona nawet... Ona jest w niego wpatrzona. Nawet nie wie może, co on do niej tam gada, nie? No, dostało się. Mógł nie zaczynać. Wiosna, słuchajcie, kurde.
na tego jelenia widziała. Słyszysz mnie? Nie. Co? Zobacz. Szpital. Cel naszej podróży. Dobra, chodźmy. No to, że szpital, no to wiecie, no wtedy też ten akademik był, czy tam... Eli, czujesz ten wiaterek? W takie dni siedziałem na werandzie. Grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczę cię grać. Tak, myślę, że ci się spodoba. Co ty na to? Eli, mówię do ciebie. Co? A, tak, jasne sobie. Czekajcie, to jest tak pootwierane są? Czekajcie, posprawdzę sobie tutaj. Jeśli niby... O, tutaj ale zaparkował, tak żeby nie można było otworzyć. Czekajcie, jak to tam zapasy z bronią, bo to, że po prostu tutaj niby tak... Wiecie... Fajnie wszystko, cacy. Ale to wiecie, może być... Różnie. No właśnie, co tu mamy? O, części mamy, czyli dalej gra jest. Nie, nie będziemy zamieniać, mamy toporek. Boże. Co to? Aha, tu ciała, dzieci. Okej, okay. Co to jest? Jakieś zdjęcie. Forgive us. Wybacz nam, tak? No właśnie. Dobra. O, pigułki też mamy. No proszę bardzo. Już dawno, kurde, tych pigułek. Co tu jest? Max proszka takiego. Teraz zobaczmy, czy możemy coś zrobić. Może... Czekajcie, tutaj mamy... Tu też. Tu możemy zrobić. Ale nie, nie ma tego wybuchowego. Kurde. Ale możemy to zrobić. To sobie to zrobię. Dobra. Tu nie możemy zrobić. Dobra. No to by było tyle. Co tam jest nowego? Mapa kurortu nad jeziorem. Aha, no tak, ale to już teraz to tam... Czytaj. Mapa kurortu nad jeziorem w Colorado. No właśnie. Dobra. No nie, no gdzie podpalasz? No co ty? Przy dzieciach to lepiej nie... Aha, nie mam jakiejś cegły, żeby po prostu sobie jakieś... Czy butelki? To też musimy mieć na uwadze. Tak? Mhm. Nie, no mów! Kurde, ja to tam lubię jakby, jak ona rozmawia z Joelem. O, tu coś jeszcze jest. Aha, no rozumiem dlaczego. Lataj nowym luksusowym samolotem linii Air West już od listopada 2013 roku. Okej. Okej, okay. No tutaj też tak nie widać, nie? Żeby ktoś tu był. No tu. Pod mostem pewnie też nic nie będzie. Oho, ta, a jednak. Proszę. Pojedyncze, ale zawsze słuchajcie. E, nie! Tu jeszcze coś było, kurde. To jednak warto sprawdzać, słuchajcie. Kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny. Chodź, Eli. Po spalonych takich autach to nie ma co.
Jak się dostać? Pewnie górą. Jest szpital, o którym wspominał ten świetlik. Chodźmy, mała. Kurde, myślałem, że to kto, a to Eli nasza. Dobra, sprawdzimy wszystko. Tamtędy możemy przejść, ale tutaj jeszcze jakiś jest. Zaraz zobaczymy. Czy tu się nie da wejść? Nie rady, kwarantanna. Pod spodem. Też chyba nie. Szkoda. A czy można wybić szybę? Ciekawe. Tylko nie mamy czym, no bo tam... Nie, deski są. Dobra. No to idziemy. Może pójdziemy tędy, co? Tam trzeba będzie przy... Ale dobra. Tu jest zejście. Dobra, najpierw przybadam tutaj... Sprawdzę, słuchaj, Eli, tak czy siak. Czy coś tu się nie... O, proszę. Ale głową dostał. Oho. Co tutaj mamy? Czytaj. Lucio. Lucio. Dostaliśmy... No właśnie teraz, nie? Lucio. Lucio. Czy Lucio? Czy to męskie, czy damskie? Lucio. Dostaliśmy się do strefy kwarantanny. Chciałem zadzwonić, ale wszystkie linie telefoniczne w mieście nie działają. Powiedziano nam, że mogą przekazywać listy ze strefy do strefy, ale pewnie minie tydzień czy dwa, zanim ten do ciebie dotrze. No ten chyba nie dotarł w ogóle. Jesteśmy dobrej myśli. Hanna dużo o tobie mówi. Naprawdę tęskni za tobą. Nie mogę się nadziwić, jak bardzo się uspokoiła i dojrzała przez to całe szaleństwo. To raczej mnie ponoszą emocje i przez większość czasu to ona mnie pociesza. Wspaniale udało nam się ją wychować. Mam nadzieję, że w twojej okolicy też wszystko w porządku i już niedługo usłyszę twój głos. I że niedługo usłyszę twój głos. Kocham cię, Graham. No, czyli Lucio, czyli Lucio może to być chyba, nie? Damskie. Może być. Może być. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, co nas czeka. Dobra. Co tutaj? Trzeba drabinę ściągnąć, dobra. Chodź, a coś chciała porozmawiać ze mną. Dobra. Wszystko w porządku? Tak, wszystko gra. Prawie się nie odzywasz dzisiaj. Masz tą traumę ma. O, przepraszam. Nie, to nie tak. Wszystko gra. No, już drugi raz zawdzięcza Joel jej życie, nie? Także po prostu, no... Możemy użyć drabiny. Rozkojarzona jest mocno. No, Eli.
Chyba nie bardzo. Proszę bardzo. Aha. Eli? Eli! Co? Drabina. Szybko. Tak. Okej. Myślałem, że sobie pójdzie. O mój Boże. Kurde. Znaczy ja się domyślam. Eli! Kurde. To wszystko. Domyślam się, co to mogą być. Zaraz zobaczę. Co to? Czym ona gada? Już słychać nawet. I co, gdzieś pobiegła. No, słychać, słuchajcie, w każdym razie słychać. Jakieś parzysto-kopytne stwory. Czy parzysto? No nie wiem, czy parzysto, no ale... Trójnogi to raczej chyba nie widziałem. Żyrafa! Dwie żyrafy. Nice. Spokojnie sobie żyją. No ciekawe, czy by żyrafy, słuchajcie, by się, nie wiem, przeżyłyby, a tak, taki, kurde, taki z tych grzybojadów. Widzę. Nie spójrz jej. Dobrze, dobrze. No. Czy mogę coś tu... Nie mogłem i już nie mogę. Dobra, teraz. Co robisz? Nie bój się. No chodź, chodź. Hej, zwierzak. Trzy żyrafy tam widzę. Znaczy dwie i tu jedna. Śmiało. Drblasie. Ale ona jest super. Gdzie ona teraz poszła? No chodź, idziemy. Chodźcie. Zwolnij, mała. Czekaj, czekaj. No chodź, 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 chodź i później zaraz będziesz krzyczeć, że ktoś cię zaatakował. A ja nawet nie broni nie mogę. Też nic zebrać pewnie, nic. Dobra. W górę poszło. No. Fajne. Fajne, fajna miejscowość, nie? Tak osadzona w górach. Zieleń, kurde, wiosna. A tu jest ich więcej, tu jest stado. Nie wiem, ile w filmie było. Ja tam chyba w filmie to była, czy w tym serialu to chyba była jedna. Czy dwie, góra dwie. No góra trzy, no. Ale nie statko. Dobra. Porozmawiamy sobie z nią. No. Zadowolona z wyprawy?
bywa lepiej, raz gorzej. Ale... przynajmniej widok mamy dobry. No. True. Fajny. Cisza, spokój. Piękny dzień. Dobra, idziemy. Wiedziała. Nie musimy tego robić. O. Wiesz o tym, tak? Mamy jakąś inną opcję? Wrócić do Tomiego i skończyć z tym wszystkim. Też dobra opcja, moim zdaniem, ale po tym, co kurde. Razem przeszliśmy? No właśnie. Po tym, co zrobiłam. To wszystko jest po coś. Posłuchaj, wiem, że chcesz dobrze, ale nie mamy wyboru. Jak już będzie po wszystkim, pójdziemy tam, gdzie chcesz, okej? Okay? Nie mam zamiaru cię zostawić. Chodźmy, szkoda czasu. Jeszcze pozbieram sobie tutaj może. A czekajcie, męski. Bo gdzieś ona tam się usadowi. Gdzie ona tam chce iść? Aha, ona chce wyjść, dobra. Czekajcie, tu mamy max proszku. No właśnie, tylko że z tego proszku nie możemy nic zrobić, bo nie mamy tutaj tego wybuchowego. No właśnie, dobra. To na razie słuchajcie, najpierw zobaczymy, co jest w męskim tu. Zasiedział się, słuchajcie. A co czytał? Komiks. No, Eli, to nic dziwnego. Znalazłem twój komiks. Nic dziwnego. Dzikie światło gwiazd. Osad. Księga dziewiąta. Osad. Zbliża się czas drugiego testu lotu z prędkością nadświetlną. Tym razem celem misji jest nie eksploracja, ale infiltracja, a Daniela również weźmie w niej udział. Ładunek. 20-teratonowa bomba antywęglowa. Matko jedyno. Załoga 8 najzdolniejszych, najbardziej niebezpiecznych kobiet i mężczyzn ostatniej straży. Nie bez skłonności samobójczych. Cel misji? Zagłada świata podróżnych. Grubo. Grubo. Co tutaj tak pisze? To pisze? Nie, Horsey. Nie wiem. Słabo widać. No ale komik znaleźliśmy, tak? Co tu jeszcze? Woda. Dobra. Bierę. Dobra, co, nie idziemy? Już, Eli. Zobaczymy tu jeszcze. Bo mi się wydaje, że może coś tutaj jeszcze. O, no właśnie, śrubencje. No właśnie, no tutaj to mamy, ale nic z tym nie zrobimy. No już. Byłem kiedyś w podobnym miejscu. To znaczy? Gdy wybuchła epidemia, trafiłem do jednego z takich tymczasowych szpitali. Gdzie nie spojrzałem, widziałem cierpiące rodziny.
Z dnia na dzień cały świat stanął na głowie. To było po tym, jak straciłeś Sarę? Tak, tak. Jest i cegła. Ja nawet sobie nie wyobrażam, jak musiałeś cierpieć. Straciłeś wszystko. Tak mi przykro, Joel. W porządku, Ellie. No serio, tylko tego dom proszku brakuje takiego, nie? Takiego, no coś tam wybuchowego, nie? I musi on tą cegłę trzymać? No właśnie. Dziękuję. O, proszę bardzo, śrubeczki. Dobra, dobra, dobra. Nie. FEDRA, Rządowa Agencja do Spraw Reagowania Kryzysowego, posterunek medyczny. Nie wiem, może zmień sobie na pistolet, co? Dobra. Podnosimy sporo tego, kurczę, tutaj. Ale dobrze, dobrze. Nie narzekam. Słuchajcie. Warto się zaopatrzyć. Jak skoro dają za darmo, to warto. Uuu, 10 pigułek. No właśnie, zobaczmy z tymi pigułkami. O, 20 dopiero. 20 dopiero. Dobra. No tutaj to pigułek powinno być dużo więcej, nie? Kolejne narzędzie. No! Nareszcie. Nareszcie. Piąte, no tak, no to no, spokojnie. Możemy, bierzemy na bank. Dobra, to byłoby tyle. W tą stronę, tak żeby, kurczę, nie przegapić różnych. O, tu jeszcze widzicie. O, stół jest, okej. Okay. Dobra, tu mamy strzały. Uuu, na pociski dużo. Je. Uuu, a to co to tu jest? Co tu mamy? Czytaj. Mapa strefy kwarantanny Salt Lake City. Odręczne zapiski wskazują lokalizację tras ewakuacji szpitala oraz obszarów, na niektórych nie ma już żadnych zasobów. Okej. Dobra. Okej. No i tutaj mamy stół, na którym możemy sobie podziałać. Zobaczmy jeszcze tutaj, się rozejrzyjmy. Pewnie tamto już chyba... Dalej to już jest dalsza część rozgrywki. A tu jeszcze coś może leżeć. Ale niestety chyba nie. Dobra. To tam nie będziemy wchodzić. Zaraz tam pójdziemy, Eli, poczekaj. Ja jeszcze skorzystam ze stołu, by coś, kurczę, ulepszyć na bank. Tylko co? Zaraz zobaczymy. No dobra, do dzieła. Po pierwsze tak, to co najczęściej, no to używam to, ale to już ma wszystko w tym pistolecie, ma zrobione, widzę. Tutaj też ma szybkostrzelność, jeszcze jedynie można poprawić. Zobaczmy. No, szybkostrzelność można poprawić. To też niezłe. Oj, przepraszam, tutaj. Jeszcze dobra, zobaczmy, co tam dalej mamy. Tutaj. Szybkostrzelność, przybicie, pojemność. Pojemność można, magazynka. Pojemność też tutaj można, kurde. No i to jest właśnie to. Słuchajcie, tutaj zobaczmy. Moc. Najbardziej to mnie moc, słuchajcie. Zasięg.
Szybkość zmiany broni. Broni czy strzał? Nie, broni to nie. Tutaj. Odrzut, zasięg, szybkość, pojemność. Szybkostrzelność, pojemność. Pojemność bardziej bym chyba wolał. Ulepszenia. Szybkość przeładowania też. Zasięg, no w sumie też. Pojemność magazynka, dawaj. Za bardzo niedużo mamy tych narzędzi. No, tu już 50, kurde. Ach, jach. Szybkostrzelność też jest dobre. Kurde, dobra, weźmiemy szybkostrzelność też. Albo pojemność magazynka jeszcze. Tak, bo to jest bardzo ważne. Pojemność magazynka jest bardzo ważna. Będziemy mieli o wiele więcej amunicji. Ile amunicji się marnowało, nie? Przez to też. Dobra, już więcej nie mamy, kurde. Szkoda. Na pewno się nie rozpadnie. A dubeltuwa to dubeltuwa. Jeszcze ją sobie teraz... czekajcie. Od razu. No, 8 strzałów, słuchajcie. Dobra. Lecimy. Hej, Joel. Mam coś dla ciebie. Co tam? Proszę. Zdjęcie. Nie. Ukradłam je. Bo się nie gniewasz. Zdjęcie. Dalej przeżywa. Nieważne, jak bardzo próbujesz. Od przeszłości i tak nie uciekniesz. Dzięki. No dobra, słuchajcie, zanim tam wyjdziemy, patrzę, tak zerkam na zegarik, no niestety zbliża się po prostu ta chwila, gdzie musimy niestety zakończyć odcinek. Także, no, mam nadzieję, że wam się podobał. Zobaczymy, co w następnym odcinku już niebawem. No a jeśli wam się podobał, no to zachęcam was do subskrybowania, oczywiście łapkowania, komentowania odcinków, bo już dawno o tym nie mówiłem, ale komentować jak najbardziej można, nawet trzeba. Także to by było z mojej strony wszystko. Dzięki, słuchajcie, że jesteście, że oglądacie tę serię, jak i inne serie. Także super, cieszę się bardzo. Także no, to by było tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć!